Witam serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy Pikachu VMAX Special Collection z Kron Zenith. Tak, to będą nasze pierwsze Kron Zenity. No i niedawno do Pokeshopa, no dam tu link w opisie, nie jest to współpraca. Tylko po prostu ja to z własnej kieszeni kupiłam. Tak, wyszły 20 stycznia właśnie Kron Zenity, one się szybko wyprzedały, na przykład taki w Flambergu, jak był jeszcze na dodatek ten event karciany, cotygodniowy standard, no to one się już wyprzedały w przeciągu, wyprzedały się chociażby te ETB i te ETB wkrótce również będzie też na kanale, no tylko jest no trochę ciężej, a to jest produkt, który niedawno dotarł do Polski, bo też z tymi produktami jest problem. No i zaczynamy od Pikachu. A, już widzę. No już wyjęłam. No i tak wygląda ten Mikri. Ten Pikachu właśnie, widzę tu FK, czyli to jest jakiś inny. Pika Drive. Your next cat attack. Bardzo ładny, chociaż już tu widzę na dzień dobry, że mój egzemplarz no już tu poleciał bardzo w lewo. Widać już, że ta linia czarna jest tu dużo, dużo cięższa. Więc no tutaj mój egzemplarz poleciał. Za to dużo lepiej już wygląda VMAX. Już wygląda już dużo, dużo lepiej ten centerik. Też bardzo ładny, słodki pulpet. No i mamy jeszcze tego pulpeta w wersji Jumbo. I on wyląduje w tym dużym albumie, to wiadomo. No i 5 Kron Zenitów. No, na dobry początek powiem. 5 paczek z ostatniego pobocznego dodatku do Silver Templars. Jest to pożegnalny dodatek Sword and Shield. Bo teraz będą już Scarlet and Violet. Premiera 31 marca. Wcześniej oczywiście 18-19 będą te wszystkie Elite 3. Te wszystkie Build and Battle. Przepraszam. No będą te Build and Battle. A tu warto zaznamienić. Wszystkie kody są czarne. Tak jak to w tych specialach. Więc tutaj nie warto zwracać. Tu mamy energię, tu mamy bardzo grywalną kartę o nazwie Rescue Carrier. Electric. Dig Duo. Seal. Kirekot. Agron. Riolu. Starly. No to mamy Reverse Oddish. I nic. A przynajmniej jedna grywalna. Szczęścia nie daje kiedyś. No dobra, mamy energię ognistą. Meltank, Shaymin, Friends in Hitsuan, no bardzo basicowa karta. Watermer, Shinx, Corship, Padwyrd, Cell znowu. O, Reverse Lost Vacuuma, grywalna. Yeah! Charizard! Tak, Charizard z Brilliant Stars. To jest dobry początek. No, czyli nie jest najgorzej. Tu mamy energię walczącą, Grachi, Switch Energy, Kroko, Emolga, Yaman, Padwan, Kiero, Charot, no znowu nic Secret Rare'a i mamy Glicion. Tak, kolejna fałka. No, fałki to lepsze to niż nic, jak to się mówi. Jest ten Glaceon, no nie wiem, czy to nie jest ten sam Glaceon, co jest w tym pudle, w tym zestawie Glaceon Vista. Możliwe, że tak jest. Tak jak mówię, nie zwracamy na te czarne, bo
Te czarne, no w Kronzenicie wszystkie są tu czarne, więc tutaj na kody absolutnie nie zwracać uwagę. Tu mamy Gravera, tu mamy Pokecatcher, Salizer, Seal, Kiekierot, Aggron, Riolu, Starly i mamy Reverse ognistej energii wersji Basic oraz mamy Absola. No, czyli mamy nawet, trafił się Reverse ognistej energii. O, to, takie chyba tego typu karty, one ładnie wyglądają. Nie, kolejna. No i to już ostatnia paka. Mamy ognistą energię, mamy Great Ball, bardzo basicowe, Bisharp, Griever, Riolu, Yugos, Cherubi, Starly, Switch Card, o, Switch, zwykły Switch, to jest bardzo grywane, no i mamy Trainer Art Gallery on Merpa i mamy jeszcze Leona. Na dobry początek. No, może weźmy jeszcze tą energię. Ale jest dobry początek, powiem szczerze. No nie mam tu szału, ale też nie ma tragedii, no. Te są naprawdę też spoko. Tylko okazy, Czarek, Glaceon, ta energia i jeszcze ten Leon z autografem. Więc no, pewnie jeszcze co może coś upoluje, a na dzisiaj to wystarczy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.